Rozbrzmiały dźwięki StarCrafta, projektowane podejrzewam przez psychologów, by za którymś odpaleniem już czuć się jak w domu i to takie jest, muszę przyznać. Te właśnie uczucia towarzyszą mi podczas odpalaniu tej gry. No i tak, ja nazywam się Maciek Makuła i jeśli sobie myślicie, że no, że pewnie jeśli nie wyłączyliście jeszcze tego materiału, to nie wyłączajcie, bo to nie będzie taki stricte materiał o StarCraftie, gdzie znowu ten Matoł będzie grał i przegrywał i tam jakoś lamił i ogólnie nudził, bo to będzie materiał o sensie życia, miłości i wszystkim. Otóż podziało się wiele ciekawych rzeczy w StarCraftie. Otóż Blizzard udostępnił takie coś, co nazywa się Blizzard Arcade 2012 Beta, co jest no po prostu wersją testową kolejnej edycji interfejsu StarCrafta 2. I co w tym jest ciekawego, zapytacie się? Ano, to o kierunek i obrał Blizzard. On chce zrobić ze StarCrafta 2, jak to ładnie ująć, nowy chyba praktycznie system operacyjny i platformę do wszystkiego. To jest coś, co teraz będzie właśnie dotyczyło tej miłości. O, pewnie zastanawiacie się, jak to w ogóle jest, że można grać w jakąś grę przez parę ładnych lat. Jedną i tym samym. Otóż dlatego, że ta gra się zmienia. Blizzard, co by o nim złego nie mówić, dba o swoje produkcje i teraz można wyśmiać te osoby, które tam... co robiły? No, z jakąś nienawiścią rzucały w związku z tym, że StarCraft 2 obwieszczony został światu jako wielka trylogia. To znaczy gra w trzech częściach, to skok na kasę i tylko zamiast zgarnąć 200 zł, bo tyle to kosztuje przeważnie gra nowa Blizzarda, zgarnie 600. No i co, minęły prawie 3 lata od premiery, kontynuacji nie ma, a gra się bardzo zmienia. Ech, takich poszczególnych, mniejszych usprawnień nie będę omawiał. To gracze, którzy siedzą w StarCraftie, zauważą. Takich śmiesznych, pojawił się antyaliasing wreszcie, Blizzard zapowiedział, że będzie, jest. Jakieś odwrócenia myszki, to są detale. Istotą jest przemodelowanie całego interfejsu. Jest teraz super wygląd czatów. Można jest tutaj zrobić z nimi dosłownie wszystko. To, jak powiedziałem, mówiąc, system operacyjny żartuje. Można sobie tutaj ten interfejs porozkładać. Ja nie wiem, ja przypuszczę, że Blizzard, kiedy wypuści wersję niezależną od Windowsa i tam iOS-a i będzie to działało samo. Dużo usprawnień w kwestii tych pewnie pierdół związanych, to są takie przyjemne rzeczy, mamy tu jakiś taki pasek szybkiej nawigacji, gdzie możemy się przenieść na przykład do gier, kiedy ostatnio graliśmy. I to jest wszystko w ramach tego arcade już. No dobra, ale czym jest arcade? Blizzard, zapowiadając StarCrafta 2, że obwieszczając, że robisz prezentację, zaprezentował nowy edytor, który umożliwia robić zaawansowane mody. I te mody były tak zepchnięte gdzieś tam na ubocze w tych czymś, co się tutaj nazywało gry Custom Games, czy jak to jest po polsku? No, takie nieoficjalne. I teraz postanowił wysunąć to na pierwszą stronę produkcji, na pierwszą stronę StarCrafta. I zrobił to w mistrzowski sposób. To przypomina to, co zrobił na przykład teraz. Wszyscy teraz mają ogólnie parcie na tę zawartość tworzoną przez użytkowników. Na Steamie pojawił się ten Steamworks. To się nazywa Steamworks, zobaczcie, Steam Workshop, coś takiego. No, wszystkie firmy mają własne sklepy i to zrobił teraz Blizzard. I tak. I to działa cudownie. Na przykład mamy tutaj, to jest główna strona Arcade, jest Spotlight, możemy tam zobaczyć Welcome to Arcade. Co tu jest, nowe i nadchodzące rzeczy, jest Star Jeweled, Bindling Scramble, Shrink TD, cokolwiek to nie jest, ale pokażę wam, co można zrobić w edytorze, tego nigdy chyba nie robiłem, a ludzie robią cuda i to nie będzie wcale najlepsze. Na przykład ostatnio sobie grałem w takie coś jak Recently Played, czy tam swoje gry, załóżmy mas, albo nie, zacznijmy od z grubej rury, Diablo. Ktoś odtworzył Diablo, to jest oczywiście jakaś wersja, jak rozumiem, testowa, ja to sobie mogę to ocenić. Dałem temu 4 gwiazdki, bo jest śmieszne, ale nie perfekcyjne. I już zwróćcie uwagę na sam interfejs, jest ultra przyjemny w porównaniu z tym, co było. Mamy tu informacje, jak grać. Aha, na razie to wszystko występuje tylko po angielsku, czekamy na oficjalną dystrybucję. Informacje o ostatnich poprawkach, recenzje. I to jest, no i proszę, mogę, czy recenzja była pomocna, czy nie, mogę zgłosić zawartość, dodać do ulubionych, połączyć się z czatem danej gry, robi wrażenie, naprawdę. I na razie tak, i jak mówię, mam nadzieję, że tu jesteście, zobaczcie na to Diablo. Mogę sobie wygodnie tutaj wybrać tryb, jest single player, kooperacja, no działa to mistrzowsko, mam nadzieję, że się odpali, daje graj i zaraz zobaczycie grę w grze. No ja gram sam, nie będę tutaj szukał żadnej drużyny, a jest wyszukiwarka zintegrowana. I uwaga, uwaga, jest.
To jest wersja demo, oczywiście ta gra zaznacza. Już powoli wczuwamy się w klimat, wszystko się zmienia. A to, co będzie zaraz, to po prostu mistrzostwo. Oczywiście bierzemy poprawkę, że to coś robione pewnie na szybko i tak dalej. I jest. Tam w tle rozbrzmiewa znany music wzięty żywcem z jedynki. Czekamy, aż to się wszystko tutaj połączy, z czym ma się połączyć. Wyświetlą się ekrany jakieś informacyjne i tak dalej i tym podobne. No ale już czujecie chyba bluesa. Mamy grę w grze. No to nie jest nowość, bo to z mody tutaj były niesamowite. Były wyścigi, FPS-y, wszystko. Jest tworzenie postaci. A weźmy, zobaczmy czarodzieja. Thank the light. No i voila. Diablo. To znaczy, to oczywiście wizja tam autora. F12, jakieś informacje. Przytrzymanie shifta, alt wyświetla przedmioty na ziemi. Ale tak czy siak, wow. Czas grze wyświetlony jest ekran rozwoju postaci. Spróbuję nawet nawić doświadczenie. Jest ekwipunek wyglądający jak ten. Z panel z questami, można zagadać tu z postaciami. No questy, chowajcie się, nie chcę do was widzieć. Gdzie jest Kain? Jest Kain, o. Hello, my friend. Stay a while and listen. I z wszystkimi opcjami rozmowy. Pepin. I count him as a true. Tutaj postacie z questami mają oczywiście. No, widzicie, jak to działa. Innymi słowy, hahaha, to jest jeden z tych pierwszych ewidentnie niedopracowanych modów. To jest bardziej mroczne niż Diablo 3, że tutaj Diablo, dowcip po Diablo 3 sobie odfajkuje. Co? Dobre. Jak wygląda sama walka? Znaczy, to nie jest perfekcyjne, tam się śmiać, że tandeta i w ogóle. To jest coś, co dostajecie za darmo w ramach StarCrafta 2, robione przez gościa. Oho, i tu coś widzę się rozjechało? Nie, to jest, czy będzie się przesuwał ekran? O. I to jest, widzę, generowane za... generator też zostaje, uwaga. I wygląda całkiem nieźle, animacje spalania są fajne. No, magiem się gra ekstra. Czy mana się wyczerpuje? Dziwne, mana się nie wyczerpuje. A, bo korzystam teraz z laski. Są nawet tutaj podświetlone, no, usprawniony interfejs Diablo 1. A to jest tylko jeden mod. I Blizzard zapowiadał ciekawe rzeczy, na przykład, że to będzie taki typowy sklep dla twórców, że będą mogli wyceniać swoje modyfikacje. Na razie tych jeszcze opcji tu nie widzę, tego nie było od początku, ale mimo wszystko Blizzard powoli wywiązuje się z obietnic. Tylko to minęło 3 lata od premiery, dlatego jeśli tam czekacie na ten sklep w Diablo 3, to sobie jeszcze poczekacie. No i proszę, Diablo, czy jest w ogóle mapka? Nie ma mapki, no to z takich detali, że mapki nie ma. Ale dość pasek doświadczenia się bije elegancko. No i działa, więc gra w grze, ja z tego wychodzę tutaj kulturalnie. Wow, to się okazało, że modelem był jakiś zelota. Przyjemnie można sobie teraz to przeglądać, w ogóle co tu jest, grafy są jakieś, no grafy zostały ze StarCrafta, to też Blizzard kiedyś zmieni. No i wracamy do arcade'u. Jeszcze myślę takich tutaj, pojawił się tutaj zmienny, ciekawe, to oczywiście to nie jest moja postać, to nie, jeśli tego nie mówiłem, to jest, jeśli się boicie, że wam zginie ta postać, to po prostu jest serwer testowy i nie jest powiązany z tym prawdziwym. Jeszcze taki przegląd tych modów takich, co sobie szybko włączyłem. O, tu tutaj Blizzard stawia na system oceniania. Zobaczymy się na tego spotlighta. Co tu ludzie w ogóle promują? Tower Tournament, zobaczmy. Niech zgadnę, Tower Defense. Nie ma zdjęć niestety, jak grać? No wiadomo, budujemy labirynty. Nie chcę, nie mam zdrowia na Tower Defense. To są gry, które zbytnio zabierają życie. Możemy sobie zobaczyć, jakie są puzzle dołączone z ciekawości do gry. No, wiadomo, jest ten Star Jeweled. O, coś się tutaj widzę pochrzaniło, bo nic nie widać w tym momencie. Ale jest inny gatunek. Hero Battle, czyli... jakaś gra karcianka, Blood Marathon, walki na arenie, Marine Arena, brzmi słodko, tylko najpierw, bo to pewnie będzie się ściągało, pokażę wam coś, co wyhaczyłem i o, lubicie czołgi, posłuchajcie tego, jest muzyka i w ogóle wszystko zrobione tam, wsadzone przez twórców, świetnie to wypada i gameplay też jest bardzo fajny, no, nie będę tutaj za bardzo się angażował w grę, znaczy nie będę wyszukiwał ludzi, zresztą nie wiem, jak dużo pozwalają mody, ale gra w grze sprawia, że tu mamy w ogóle odmienny interfejs. Zresztą zobaczcie sami. Produkt ja nazywa się Mass Distraction, mod do StarCrafta 2. No i czekamy, aż się dogra.
Hopa, hopa. Jakaś wariacja na temat motywu z Terminatora, efektowne menu główne. No opcje w opcjach, bo to oczywiście cały czas mamy jeszcze menu StarCrafta, mamy opcje kamery. No i to jest gra, w której bijemy się nad czołgami na polu bitwy. Możemy sobie personalizować te czołgi, kolorki zmieniać, kolce jakieś. I to jest wszystko w ramach jednego moda. Tu widzę w ogóle, cóż to jest. Aha, mamy parametry czołga. Powiedzmy, że ja zrobię czołga, czołgu. Będzie mój szybki i tak dalej, ale z kolei mało pancerny. Bardzo mi się to pozwala. Piwi to jest co? Znaczy, tak ładnie wygląda. Okej, okay, jestem zadowolony. Zgadzam się na te zmiany. No i zobaczcie, jak wygląda gra. Brzmi gra, prawda? No to jest, no, mod. Przecież biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyjemy, że wszystko tak chodzi na tych samych silnikach, no to się niewiele różni od... Okej, okay, co my tutaj mamy? No jest! Myszką strzelam, na wsadzie się poruszam moim czołgiem. Muzyka gra. Jest celowanie... Okej, okay, są jacyś tam, widzę, jednostki, które się pojawiły na arenie. To są maruderzy. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. A ja gram, atakowałem swoje jednostki, no pięknie. No i czy to nie jest słodkie postępowanie Blizu? To jest, widzę, taka gra z gatunku też tej mowy, czyli czołgami się przepychamy. Aha, no tak. Fajny pomysł dla fanów Doty. No, czy to się warto to, nie będę w to już dłużej grał, bo to mnie znowu wciągnie. Ale no warto przypomnieć, że to jest w ogóle tradycja gier, czy niektórych gier Blizzarda, że one są dosyć podatne na mody, tak jak StarCraft właśnie i Warcraft 3, bo przecież Warcraft 3. Był... W ramach niego pojawiła się słynna Dota, czyli Defense of the Ancients. No to coś jeszcze na koniec. Marine Arena, która widzę, zbiera dobre... O, a Pilot, co to? Brzmi bardzo fajnie. Kontrolujemy jednostki. Sprawdźmy, zobaczcie, jak działa tutaj pobieranie i wszystko. O. Powiedziałem jeszcze o sensie życia, chyba że tam będą miał tak, miłości mówiłem, więc Blizzard kocha, zrobił taki ładny dodatek. To naprawdę, jeśli nie mieliście okazji, tam dużo osób często pyta, czy StarCraft 2 abonament jest jakiś płatny. Nie, no właśnie nie, płaci się tylko raz. Co więcej, jest to chyba jedna z ostatnich gier Blizzarda, gdzie można grać w trybie offline. Czyli gra nie wymaga od nas czegoś, to nie wymaga stałego połączenia z netem. No i miło, warto zainwestować nadal w StarCrafta. Okej, okay, mała mapka. Czy Odin ma się pojawić? Nie wiem, co to jest totalnie. Czy będę mógł grać, skoro jestem sam? O, niestety, najwyraźniej skopałem i to nie działa. To jeszcze jedno, zobaczmy. To się nazywało Pilots, tak? No nic, widzę, nie można ten... Wracamy do... O, Custom Games. Jest to menu Custom Gamesów swoją drogą. A tak jeszcze omawiając rzeczy. No oczywiście są challenge, kampanie, kooperacja, tryby multiplayer, Custom Gamesy. No tak, zostało to menu. Widzę, nie usuwa tej funkcjonalności, która była. Czy funkcjonalności, tych funkcji, które była. To jeszcze przeglądając. Ten Marine Arena, bo jest Sniper Promont. O, to będzie ciekawe, bo podejrzewam, ludzie takie rzeczy lubią. Okej, okay, kontroluj snajpera, graj jako zespół, zdobywaj flagi, walcz z przeciwnikami. Brzmi ładnie, jaki jest widok? Zobaczmy, wygrywają się ten widok z góry. Chcę coś takiego bardziej awangardowego, bo tu są niezłe jajca, jeśli chodzi o to. Galactic Angry Templar, Marine Arena. No ładnie to wygląda. Aha, tylko to pewnie jest jakaś tam też gra z gatunku tej moby. Zobaczmy, co jest w gatunku akcja. Boss fights, predator kontra zdobycz, czy tam łowca kontra zwierzyna, a gry otwarte na przykład. Team FFA, dołączymy się do jakichś gości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, gra tu pobiera, oczywiście silnik śmiga, to wszystko zajmuje 8 mega. Diablo zajmował dużo więcej, co jest ciekawe, no ale tutaj nie ma żadnych, z tego co widzę, żadnych ograniczeń. Jeszcze tak zobaczę na przykład, czy wchodząc na ekran postaci, jakieś rzeczy się pozmieniały. Aha, są nowe ikonki w ogóle, jakieś ładne grafiki podczas wyszukiwania rozgrywek w multiplayerze. Ech, no po prostu słodziaszne, słodziaszne, słodziaszne. Ojcowie z Blizzarda się bardzo postarali.
I tu są moje chyba recenzje, czy recenzje. Okej, okay, jestem w trzecim zespole. Ach, i będziemy czekać. Dobra, to nie, no już nic, nie zakończę tą przygodę. No i co mogę powiedzieć? Sprawdźcie sobie to, to zajmuje tyle co normalna gra, więc ponownie musicie po prostu pobrać StarCrafta. Ale no wypada to po prostu cudownie. Zmiany, które Blizzard sprowadza, sprawią, że StarCraft jakby mało było popularności, teraz ma szansę stać się popularnym wśród osób, które zupełnie go nie lubiły. I dla tych jest ten materiał. Mam nadzieję, że się podobał. Ja już żegnam się z wami. Do zobaczenia następnego dnia o 6:30. Trzymajcie się. Cześć.